Myślę, że ta koncepcja, która została zaprezentowana na komputerowej wizualizacji, no pasuje w tym miejscu naprawdę fantastycznie. I oczywiście nie jest ta kładka punktem rewitalizacji, ale kiedy pokazaliśmy to na stronach internetowych, to słyszeliśmy bardzo pozytywne opinie, że ta kładka aż się prosi, żeby w tym miejscu była. Koszt takiej kładki według szacunków inżynierów, z którymi rozmawialiśmy, wahałby się w granicach 600, może 700 tysięcy. Oczywiście byłaby to kładka piesza i rowerowa, czyli oczywiście nie można byłoby tam jeździć samochodami. Jak ona usprawniłaby życie mieszkańców Mszany, no to chyba nikogo do tego nie trzeba przekonywać. Choćby sam skrót ludzi podążających w stronę kościoła, czy udających się z kościoła, czy mieszkańców ulicy Spadochroniarzy, Słonecznej, którzy zamiast iść ulicą Spadochroniarzy do centrum, mogliby sobie tę drogę przez wiszącą kładkę nad Mszanką zdecydowanie skrócić. Powiem tak, że nie znalazłem przeciwnika tej koncepcji. Jestem jednym chyba z największych orędowników i zwolenników, żeby tak się stało. Kiedy skończymy rewitalizację w przyszłym roku, spróbujemy również razem z radnymi znaleźć sposób, czyli mówiąc inaczej, znaleźć pieniądze na to, żebyśmy tę kładkę nad Mszanką powiesili, i to byłaby taka kropeczka nad i do całej rewitalizacji, a równocześnie kolejny piękny obiekt w Mszanie Dolnej, który stanowiłby chyba taką perełkę wśród nie za wielu obiektów, którymi się możemy jak na razie poszczycić, ale myślę, że zasłużyliśmy na to i doprowadzimy do tego, że również i ta kładka nad Mszanką łącząca dwa brzegi Mszany Dolnej powstanie.